Dobra informacja napłynęła z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Placówka przywraca porody rodzinne. Będą się odbywały w reżimie sanitarnym. Podczas porodu rodzącej może towarzyszyć tylko jedna osoba, która zobowiązana jest do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz nieopuszczania sali porodowej. W razie komplikacji, na przykład konieczności wykonania cesarskiego cięcia, osoba towarzysząca musi opuścić salę porodową. Osoby na kwarantannie, w izolacji czy z objawami chorobowymi nie mogą towarzyszyć rodzącej. O kwalifikacji do uczestnictwa w porodzie rodzinnym będzie decydował lekarz dyżurny.